Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i dzisiaj przedstawię wam brawlery na Brawlbala. Kto nie kocha grać Brawlbala? Zapewne ty kochasz grać Brawlbala, więc szybko zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na dole. Oczywiście, kto podawał te brawlery, no to podawały takie osobistości jak Fame, Olivier, Olmin, Angie i Komin. I na początku mamy... Ja oczywiście nie będę mówić, dlaczego te brawlery są, bo ja gram bardzo mało Brawlbala. Będziemy tylko i wyłącznie podawać, właśnie tylko i wyłącznie wam podam brawlery, które tutaj są. Nie podam tak aż bardzo mocnych argumentów, dlaczego one tutaj są. Mamy tutaj na początku mecz ogrodowy, czyli bardzo otwarta mapa. Mamy tutaj Brocka i Piper. Mamy tutaj Pamkę, jest dość często używana. Karl, Spike, Bibi, Jean, Poco, Nita, Daryl, Colt, Crow i Tara. Tak to mniej więcej wygląda właśnie ta zadyma, czyli mecz ogrodowy. Dobra, kolejna mapka to jest piłka plażowa. Mamy tutaj krzaki, tutaj, nie wiem czy to widzicie, dobra, widzicie tą myszkę. Mamy tutaj krzaki, tutaj krzaki, tutaj krzaki. No i tak, tick, bardzo fajny, ja w sumie tutaj wbijałem 800 chyba na ticku, czy 700. Mamy tutaj Tarę, Colta, Shellkę, Poco, Spike, Nita, Bibi i Frank, czyli mamy bardzo, ale to bardzo dobre tanki i ta mapka, jak się tam nazywała, piłka plażowa, tak? Teraz mamy pinballowe marzenia, tutaj krzaki bardzo fajnie po lewej, po prawej stronie i na wprost. Mamy tutaj Spike'a, Nitę, Tarę, Rico, Shelly, Rosa, Colt, Brock, Barley, Bibi, Jesse, Frank, El Primo i Bull. Tutaj mamy bardzo dużo brawlerów właśnie na tą mapkę, polecam. W szczególności pamiętajcie, że jeśli macie tutaj na przykład Spike'a czy tam Rico, to oczywiście od razu wbijajcie na środek i skanujcie tutaj do samego przodu. To jest bardzo ważne. Okej, dobra. Kolejna mapa to jest plażowy futbol. Tutaj są krzaczki, tak, tutaj z tej strony i z tej strony. To bardzo fajnie wygląda. Wyłączyła mi się gra w tle. Czekajcie, tylko sobie ją uruchomię może. Czekaj, bo to bez sensu, żeby to nie było, a tam bardzo ładna muzyczka w tle chodzi. Okej, to mamy Tika, Rico, Shelly, Bibi, Tara, Nita, Frank, Rosa, El Primo, Poco, Karl i Spike. I znowu, jak zauważyliście się, to niektóre brawlery się powtarzają, typu Tara, Bibi, Nita, ale to są naprawdę bardzo dobre brawlery właśnie na Brawlbala. No i także Frank, Rosa, El Primo. Kolejna mapka, czyli potrójny dribbling. Ta mapka jest bardzo fajna. Zawsze lubię na tej mapie grać Rico lub Barleyem. No i takie tu właśnie mamy brawlery. Mamy także El Primo, znowu Bibi, znowu Frank, znowu Nita, Jesse, znowu Poco, znowu Rosa, Spike, Shelly, Tara i Dynamike. Tak jest, tak tutaj właśnie wygląda. Ktoś mi tu wysyła zaproszenie, muszę się odznaczyć, bo jeszcze byśmy sobie zagrali jakiegoś meczeka. Kolejna mapka to jest scena główna i mamy tutaj kwadrat takich krzaków i tutaj mamy krzaczki i tutaj mamy krzaczki. Mamy tak, Bo, świetny, Frank, Nita, Spike, Karl, Crow, Rico, tu jest naprawdę fenomenalny. Jeszcze na starym Star Powerze tutaj bardzo fajnie się odbija. Rosa, El Primo, Shellka, Tara, Colt, Tick. Tick tu jest naprawdę bardzo piękny też, lubię tutaj grać Tickiem. I oczywiście mamy tutaj Bibi. Kolejna mapka, Super Stadion. Tak jest, Poco, Bibi, Spike, Nita, Rosa, Shelly, Frank, Jesse, Colt, Tara, Crow i Leon. Tak właśnie wygląda ta mapka. I chyba jeszcze mamy coś, czy już nic nie mamy? No i mamy chyba wszystkie mapki. Tak jest, wszystkie mapki. Tak jest, aktualnie w grze mamy 7 map. Czyli tutaj wszystkie podałem mapy, wszystkie brawlery podałem, także jestem mega zadowolony. No i teraz idziemy sobie troszkę zagrać, zagramy sobie, niestety nie ma dzisiaj już, nie ma już Brawlbala, bo nagrywam to no już po 17, więc Brawlbal się nam skończył. Jakim wy lubicie grać brawlerem na Brawlbalu, dajcie znać w komentarzach, mam nadzieję, że to wam coś pomoże i w przyszłym tygodniu będzie spis brawlerów na banty, tak jest, będzie spis brawlerów na banty. A teraz idziemy sobie zagrać i zagramy sobie banty, czyli będzie taka zapowiedź. Na tej mapce, czym mogę tutaj pograć? Jasne, że sobie mogę wziąć, zabrać sobie oczywiście, że Gina, idziemy sobie zagrać. Pamiętajcie, że ja gram nadal bez joysticka, czyli poziom mojego lamienia to jest level hard. Tak jest i mam nadzieję, że nie ma lagów. I jak się lagi tu od razu odpaliły. W naszym teamie jest rosyjski Mortis.
Ja tutaj sobie będę stał, po prostu będę sobie skanować. Mogę sobie skanować, tak, po to są te krzaki, żeby sobie... Chociaż teraz w tym momencie mnie tutaj podjeżdża. O, nie trafiłem tego gościa. I może mój movement... O, ale go... Prawie go ograłem moim movementem. Takim super movement. Dobra. Coś mi się to nie podoba. Ta Jessie tam robi. Okej, dobra. Ojejku. Ona jest na nowym Star Powerze. Przynajmniej healować go nie musi. A, nie trafiłem. Kurde, no, lipa trochę. Dobra. Ten Mortis tam porobił, proszę państwa. Mortis porobił. Okej, cofamy od razu. Ojejku, jak to Shelly nas... Ej. Jak nas ta Jessie obija. Na razie 9-7, tamten Mortis. Trzeba mu pomóc jakoś, kurczę, bo on sam chłopak został. Właśnie to, o czym mówiłem. A ja po prostu się odbijam. Nie, 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 ale ktoś tam padł. 14 do 14. Tutaj bo jest bardzo świetny i... No nie lubię tutaj grać na bo. Bo jednak te miny irytują. A Jin jest bardzo powolny i jak trafimy na minę... To i będzie ciężko. I tutaj bardzo ładnie te miny postawił. Więc no... Patrzę się, patrz. Auto, 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 auto. Dobrze, uratował mnie. Thank you. Thank you. My friend. Tak jest. Zaraz to Riko się nam wyłoży i to jest na pewno, to jest pewne, nie? Wow, co to Riko zrobiło? Dobra, cofam. Mam w tym momencie ulta. Dobra, to mi się nie podoba kompletnie, nie? Może niepotrzebnie ulta zużyłem? Nie, 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 nie. Kurde, ale nas porobili. Dobra, nieważne, ja też tutaj grałem sobie troszkę jak noob. Bo jestem noobem. 27, 29, 28. Wygraliśmy. I to jest właśnie Banty, to jest właśnie Banty, tak jest. Czyli nam tutaj Mortis ugrał. No Mortis, powiem wam, że był fajnie ogarniętym Mortisem w tej gierce, więc udało się wygrać. Więc udało się wygrać, troszkę kamerka dziwnie. Być może to może świeci słoneczko. Co my tutaj mamy? Riko. Riko, idź sobie na lewą stronę. No wiem, że chciałeś iść na prawą stronę, ale wiesz, ja cię zabrałem teraz twoje loku. Wcześniej tu wbiłem Leona na 700, bo lubię tutaj tą mapę na Banty właśnie. Okej. Okay. No i super, ten tu pokazuje, że żółtuje, no. To jest po prostu gość. O Jezus, jest, ta Piper mnie porobi na nastówę, nie. Na szczęście nie porobiła. Zaraz mogę zginąć, serio. Dobra, ja tu zginę zaraz, patrzcie, patrzcie, patrzcie. No niestety zginąłem. Bo była tam Piper, chociaż mogę mieć w stronę Piper, może byłoby lepiej. Dobra, czyli znowu liczymy na jakiś fuks z wygraniem. Nie, to Piper. 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 I Cole tutaj bardzo świetnie grają. Ojejku. Jak on go broni, go. Kurde, zostało mu serio. Dobra, leży, ale ja też padnę. 15 do 24. Okej. Okay. Nie liczyłbym tutaj na wygraną. Serio. 15-24. Nie, ale tutaj przycelowałem. Nie, 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 no, 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 28 sekund. Aha, lol. Dobra, zabiłem go jeszcze, ale to nic nam nie da. Serio, to nam nic nie da. Zrobimy sobie chyba jeszcze jedną rundkę, co nie? Nie, mój movement jest strasznie słaby przez to, że mam brak joysticka. 8 sekund, jeszcze ten Riko, biedny, baza bez przerwy. Tak, VCR. Patrzcie, 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 auto, auto, auto. Z auto sobie ściągam, no można, można, tak? Dobra, supplier Piper, który ma 500 pucharków. GG, dobra. Jeszcze jedną gierkę sobie zrobimy. Jedną wygraliśmy, na takim fuksie. Teraz przegraliśmy. To bardzo ogromna porażka. O, Shellka jest. Będzie na czym ładować. Sobie ulta. Chyba, że będzie Piper chciała robić na blisko tą Shellkę, to będzie już lipa, serio. Aha, kto padł? Ta Piper... Jezu. Dobra. Na szczęście ja sobie tu mogę stać i sobie skanować.
Mogę sobie sprawdzać. Aha! Lol, ale ta Piper chyba zabije. Dobrze. Kurde, ja nawet nie wiedziałem, że on te miny postawił, serio. Ale jestem ślepy normalnie. Lol. I dostałem laga, laga! I chyba mnie Ewelina tam chce kliknąć w internet. Chyba Ewelina nie chce mi kliknąć w internet. Nie, lag, 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 Ewelina kliknij mi w internet, proszę cię. Szybko, help me, help me, help me. O masakra. Miałem straszne lagi. No nie, no dlaczego mam sobie takie lagi? Kurde, ludzie, no. Aj, aj, aj. On się wyłożył, biedactwo. No i to jest jeszcze do ugrania, nie? Chociaż nie. Nie, 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 nie. Oj kurde, 18, 13, 18. Ajajaj, tutaj niestety nic nie mogłem zrobić. Kurde, serio? To był bardzo łatwy mecz. To był bardzo łatwy mecz. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną gierę. Żeby wyjść na 0. Oj, 16-28. Kurde, szkoda. Że tak się stało. 4 sekundy. Szybkie przetasowanie. Tak jest, dobra. Zróbmy sobie meczyka, żeby statystycznie wyjść 2-2. Bo dwie walki... jedną wygraliśmy, a dwie przegraliśmy rundę, tak? Chyba tak. Dobra, ostatnia runda. Więc teraz jest czas, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. To jest czas dla was, dobra. Jest dynia. Tutaj nie dynia. Ale Leon jak najbardziej. Leon mi się tutaj podoba. Na tej mapce. I znowu szelka jest jakaś. Wszyscy grają szelką. Gram i ja. Wszyscy grają szelką. Dobra, zabiłem. Ja go zabiłem, gościu. Ej, pomóż mi! Dobra, super. 4-1 w tym momencie. Zróbmy sobie tutaj w te krzaczki. Tak jest. Du. Jest, leży. O mój Boże, dlaczego oni tu ciągle chodzą? Ta dynia co, ona igra z losem, czy co? Kurde, no bez jaj. Nie wiem co zrobić. O, zaraz, tak jest, właśnie. Dobra, to chyba było z auto, co nie? Kurde, 11-8. Jeśli ja bym teraz zginął, to byłby problem, ale te koldy, jak oni się bardzo fajnie wystawiają temu Leonowi, co mi się naprawdę podoba. Nie, ja się po prostu zwiesiłem. Jezu, co ja zrobiłem? Nie, to był błąd. Dobra, udało się. To, co w tym momencie zrobiłem, było mega ryzykowne. Chodź tutaj, daj na mic. Nie, ja tylko nie chcę, żeby ten Leon właśnie... Nie chciałem, żeby ten Leon coś mu stało. Chodź tutaj, dobra. Super, ściągłem, bo... Wiecie, dlaczego to zrobiłem? Bo Leon miał tą tarczę i dlatego postanowiłem, że ściągnę szelkę, żeby to w jakiś sposób wykorzystać. A teraz tutaj szelka podjeżdża. I dobra, bałem się o tego Dynamika, a coś kurczę nam ugrał. Dobra, czyli statystycznie wychodzimy 2-2 i Faucer został star playerem, ale w ogóle tamten Cold miał 300 chyba pucharków, nie wiem czy widzieliście, nawet chyba ich nie miał. I to tyle jeśli chodzi o dzisiaj, spis map podałem, zagraliśmy sobie jakąś giereczkę, także ja się z wami żegnam, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, pozdro wariaty, hejka, trzymajcie się, cześć!